Nie miał stopnia naukowego, a wszyscy nazywali go nauczycielem. Nie miał lekarstw, a nazywali go lekarzem. Nie miał armii, a podbił cały świat. Nigdy nie uczynił żadnego zła, a zabito go jak złoczyńcę. Pochowano go w grobie, a żyje. Moi drodzy, mówi się, że ta uroczystość to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych dla nas chrześcijan. A to nie jest prawda. To nie jest jedna z. To jest najważniejsza uroczystość. Nie ma ważniejszego święta dla nas, ludzi ochrzczonych. Każde inne jest mniejszym świętem. Zmartwychwstanie Pana Jezusa nadaje sens całemu naszemu życiu. Nadaje sens i bieg historii ludzkości. Kiedyś jeden z filozofów i przywódców rewolucji francuskiej chciał stworzyć własną religię i dał podwaliny, bardzo dobre. Ta religia opierała się na filantropii, na dobru, które daje się drugiemu człowiekowi. Oparł nawet tę swoją religię o bardzo krzykliwe hasła. Ale jakoś ta religia nie miała swoich wyznawców. I kiedy żalił się tak swoim kolegom, że brak mu ludzi wierzących, wyznających tę jego religię, to oni dali mu taką radę. Pozwól się ukrzyżować. Połóż się do grobu na 3 dni i zmartwychwstań. Wtedy będziesz miał wyznawców. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest dla nas faktem niezaprzeczalnym, najważniejszym. I choć od tego momentu upłynęły już 20 wieków, to jednak człowiek cały czas szuka w sobie wiary w to chrystusowe powstanie z grobu. Nie miał stopnia naukowego, a nazywali go nauczycielem. Wielu jest dzisiaj naukowców. Mamy różne gałęzie naukowe. Mamy hipotezy, tezy, twierdzenia. Ludzie nauki objaśniają nam, jak funkcjonuje świat, jakie mechanizmy nim rządzą. O człowieku naukowcy wiedzą już prawie wszystko. Znamy wiele nazwisk odkrywców, a mimo to słowo nauczyciel najbardziej kojarzy nam się z Jezusem Chrystusem. Dał naukę nie tylko o świecie, o funkcjonowaniu, o człowieku, ale dał nam naukę o Bożym Królestwie, o sensie tego życia, o naszym miejscu w tym Królestwie. Stańmy się dzisiaj Jezusowymi uczniami. Nie miał lekarstw, a nazywali go lekarzem. Świat wymyślił już lekarstwo na wszystko. A pomimo tego cały czas pojawiają się nowe choroby, nowe uzależnienia. Jakiś czas temu naukowcy opublikowali artykuł o tym, że na świecie istnieje 12 rodzajów bakterii, które są w stanie zabić całą ludzkość. Jeśli tylko te 12 bakterii rozprzestrzeniłoby się na świecie, to ludzkość by zaginęła. A czymże przy tych 12 bakteriach jest grzech?
Świat jak dotąd nie wymyślił i nie wymyśli lekarstwa na grzech. Chrystus jako lekarz przychodzi do nas dzisiaj i to lekarstwo nam daje. Stańmy się dzisiaj Jego pacjentami. Nie miał armii, ale podbił cały świat. Historia ludzkości zna nazwiska dyktatorów i wodzów, którzy chcieli tą ludzkością zawładnąć, przejąć kontrolę nad światem, nad ludzkimi sercami i umysłem. Robili to zazwyczaj siłą, a Chrystus podbił świat nie siłą, ale podbił świat miłością. Można powiedzieć jeszcze inaczej. Jego siłą była miłość. To jest jedyna siła, która potrafi zawładnąć ludzkim sercem. Stańmy się dzisiaj poddanymi Jezusa. Nigdy nie uczynił zła, a zabito go jak złoczyńcę. Iluż to niewinnych ludzi zginęło i dalej ginie, tylko za to, że kochają Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo jest religią najbardziej prześladowaną, ale o tym się nie mówi. Czasem wiara w Jezusa domaga się tej właśnie największej ofiary ze swojego życia. My za chwileczkę wrócimy do naszych domów. Będziemy się gościć, będziemy miło spędzać czas. A gdzieś tam nasi bracia w wierze giną za tego Chrystusa. Czy jesteśmy w stanie dzisiaj ponieść taką właśnie ofiarę? Póki co Chrystus od nas tej ofiary nie wymaga. Ale czy jesteśmy w stanie ofiarować coś małego, coś niewielkiego, coś błahego dla Chrystusa? Zrezygnować może z jakiejś małej przyjemności na rzecz większej. Stańmy się dzisiaj uczniami Chrystusa. Pochowano go w grobie, a on żyje. My też dużo czasu spędzamy w grobach naszych grzechów. Wtedy, gdy ulegamy słabości, zamykamy się w niewidzialnym więzieniu. Ale z tego więzienia wychodzimy właśnie w spowiedzi. Ileż ludzi zostało uwolnionych w tych czy innych konfesjonałach. Nie prowadzimy żadnych statystyk, ale iluż ludzi po latach, po raz kolejny ujrzało światło Ewangelii. Iluż ludzi zostawiło przy tych konfesjonałach swój grzech, swoje słabości. Iluż ludzi na nowo zaczęło życie. Iluż ludzi zostawiło tam swoje łzy, swoje troski, swoje bóle. I to są cuda właśnie. Tak jesteśmy nastawieni, że cuda to coś niezwykłego, coś, czego nie jesteśmy w stanie doświadczyć. To są cuda. Ludzkie serce, które się przemienia, to jest największy cud na miarę chociażby tego zmartwychwstania Chrystusa. Człowiek powstaje z grobu swojego grzechu, tak jak Chrystus dzisiaj staje na naszych oczach z tego prowizorycznego grobu. Czego można sobie dzisiaj życzyć? Ano tego, żeby dopuścić Chrystusa do swojego życia, aby wsłuchiwać się w Jego naukę, tak dzisiaj bardzo często trudną, którą ludzie traktują bardzo wybiórczo. Życzmy sobie otwartych uszu i otwartych serc na te
naukę. Chcielibyśmy przyjmować Chrystusa jako lekarstwo w tych świętych sakramentach Kościoła. Chcielibyśmy poddawać się Jego panowaniu. Jest to panowanie miłości. Chcielibyśmy razem z Nim wychodzić z grobu naszych grzechów. Życzę każdemu i każdej z nas tutaj obecnych, abyśmy w życiu tak naprawdę spotkali się z Chrystusem. Jeśli Go spotkamy tak naprawdę, to będziemy wiedzieli, że to Chrystus. Amen.